Oj, nie macie pojęcia, jak mi odblokował poprzedni vlog. I jeszcze tak chyba nie było, żebym nagrywał dzień w dzień. Chociaż nie, raz było tak, że nagrałem tego samego dnia jedno po drugim i wypuściłem jako dwa filmy. To dobra, raz tak było. Jeszcze poprzedni vlog o zesztywnieniu nie odblokował mnie tak, ale jak powiedziałem wczoraj o tym oddechu, to i oddech się poprawił i zesztywnienie zeszło, przynajmniej tego jednego dnia. Zobaczymy, czy będzie tak to trwalsze. W każdym bądź razie myślę sobie, no nie ma co się oszczędzać, jedziemy z koksem. Dopóki nie ma skutków ubocznych, jak są tylko pożyteczne, to nie ma na co czekać, jedziemy dalej. A dalej chciałbym opowiedzieć o ciemnej piwnicy. W domu, w którym mieszkaliśmy, jak byłem mniejszy, mieliśmy tam do swojej dyspozycji pokój na pierwszym piętrze i kuchnię, która była w piwnicy. Więc jak się domyślacie, kursowania było dużo i tej piwnicy się trochę nazwiedzałem. A ponieważ to jest stare budownictwo i no co tu dużo mówić, było trochę zapuszczone, to ta piwnica przypominała taką typową z jakichś horrorów. Był czas, że mi byłem z nią zupełnie oswojony i się tam czułem bardzo, prawie że jak w domu. To był mój dom. Ale był też czas, zwłaszcza wcześniej, że się jednak dość mocno bałem. Nawet zapomniałem o tym strachu, ale potem sobie przypomniałem, że się bałem i przypomniałem sobie, że pewne... O, dziś się przewrócił. Koszmary, jakie miałem w dzieciństwie, też nawiązywały do tej piwnicy. Chociaż będąc dzieckiem nawet nie kojarzyłem, że ten krajobraz to jest ta piwnica. A koszmary były tego rodzaju, że wręcz chciałem ze strachu umrzeć, więc gruby kaliber. Natomiast na jawie, no był czas, że się bardzo bałem po tej piwnicy chodzić. I co, jak robiło się ciemno, i rodzic sobie życzył, żebym już szedł spać, bo już jest za późno. Ja mówię, no ale boję się piwnicy. I przez pewien czas byłem przeprowadzany tutaj we FT, a po jakimś czasie rodzic stwierdził, no już jesteś duży, już cię nie będę prowadzić. Idziesz sam. Ale ja się boję. Ale idziesz sam, nie ma, że się boisz. No i był problem. Ten okres dzieciństwa pamiętam naprawdę zamglony, więc nie wiem jak do jak dużego stopnia dochodziło, ale pamiętam, że byłem w takim stanie, że siedzę i tak modlę się w duchu. Mam nadzieję, że rodzic albo się ugnie i mnie przeprowadzi, albo zapomni, że ja mam sobie iść. Siedzę i się męczę. I tak przerażony jestem piwnicą i przerażony jestem rodzicem. No, a rodzic, jak to rodzic, tamten rodzic, żeby znowu nie było, że narzekam na obecnego, tamten rodzic, standardowo uważał, że najlepszym motywatorem jest właśnie nastraszenie mnie. Nie piwnicą oczywiście, a nie jakimiś takimi, że jak ktoś przyjdzie i cię zje. Nie, po prostu idź, bo ja się zaraz denerwuję. I to był naprawdę mocny straszak. Ale do pewnego stopnia nie aż tak mocny jak ta piwnica, więc ja byłem w takim zawieszeniu. Się zastanawiałem już jako małe dziecko, które piekiełko jest gorsze. To piekiełko za drzwiami, czy to przed drzwiami w postaci rodzica? Rodzic niby jest tym gwarantem właśnie bezpieczeństwa, więc lepiej z nim siedzieć, ale z drugiej strony może się obrócić przeciwko mnie. Powiem wam, ambiwalencja. Współczuję wszystkim dzieciom, które przez to przechodzą, a wiem, że jest ich niezliczona ilość na ziemi. Co wybrać? Umysł poddany takiej presji wybiera, nie wiem, albo jakieś bardzo dziwne do przystosowania, wyparcia. No potem mamy traumy. Mogłoby się rodzicowi wydawać, że w końcu mnie nauczył samodzielności i dzielności, bo rzeczywiście w końcu przestałem się bać tej piwnicy.
ale dopiero teraz widzę, że zapłaciłem za to ogromną cenę i gdzieś tam w sobie trzymam jeszcze takie małe dziecko, które się jej ciągle boi. Ten strach ciągle gdzieś tam jest. Pamiętam siebie siedzącego w tej kuchni i nie zwracaj na siebie uwagi. Żeby rodzic się nie przypomniał, że tu jesteś i że powinno cię tu już nie być. Bo cię będzie próbował wygonić za drzwi do tej strasznej piwnicy. Grożąc, jak nie, to on ci zrobi krzywdę. Podkreślę tu jeszcze raz. Bity byłem od święta. Naprawdę od święta. Ja się bałem czego innego. Dla mnie samo podniesienie głosu było straszne. Te bardzo takie epizodyczne, bardzo rzadkie epizody, kiedy doświadczałem przemocy, i to nawet nie była taka typowa przemoc. To było coś w rodzaju na przykład przytrzymania u lekarza. Więc to nie była taka typowa patologia, jak się może niektórym kojarzyć. To była przemoc niby uzasadniona, ale równie straszna. I mimo, że zdarzała się rzadko, ale nie wiem, jak to określić. Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że jest po prostu trudno porównywać. Trudno porównywać sytuację, bo jest odczuwanie, odbiór rzeczywistości bywa bardzo indywidualny. No, więc nie ma co porównywać, że w porównaniu z tą ataką, takim, z tą taką sytuacją, to ty masz dobrze. Nie powinieneś narzekać. No, nie trzeba patrzeć indywidualnie, jak kto reaguje. Jedni się boją pająków, inni się boją bomby atomowej. I strach potrafi być taki sam, mimo że kaliber zagrożenia zupełnie różny. O czymś jeszcze chciałem wspomnieć, a może to przełożę sobie na jutro, na następny raz. Fajna podmokła łąka jest przede mną. Nie wiem, czy będę mógł to pokazać na żywo, chyba nie. To obrócę telefon. Ciekawe, czy by się żaby zalęgły, albo ryby, jakby tak dłużej woda powstała. Znam życie, pewnie tak. Na razie, do następnego.